No, zajechaliśmy na miejsce, piękna zima, śnieg od groma. Nie, spodnie nie biorę, ja sobie tylko kurtkę wezmę. Nie jest aż tak strasznie zimno. Także Ryszard tu powoli już zaczyna pakować. I tam jest nasz cel. Maszyna stoi, żywczyki są, wszystko jest. Także do zobaczenia na lodzie. Na razie. Witam. Wyszedłem na zewnątrz. Zrobiła się prześliczna pogoda. Także jezioro wygląda tak. Nie jest to duży zbiornik. Jest tam troszeczkę więcej wędkarzy z tamtej strony. Ale lód jeszcze nie jest na tyle gruby, żeby four-wheelerem się przebijać wszędzie. Więc dotarliśmy z Ryszardem tutaj. Tak wygląda moje gniazdo dobroci, kochani. Tu jest jedna wędeczka, jeden fishfinder. Tam telewizor stoi, słoneczko. Także tak wygląda. O! Przejdziemy teraz do Rysia zobaczyć, co u niego. A Rysiu siedzi w swojej jaskini. W nocy dzisiaj trochę śniegu napadało, jak sami widzicie. Pogoda jest prześliczna. Na tym oto zbiorniku odbędą się mistrzostwa. Co bierze? Biorą małe okonki. Także chłopacy z Polski, przygotujcie się na nieduże przynęty, żeby łapać małe okonie. Rysiu, tak jest. Otwórz ten swój kura przybytek. Chwila, bo tu grzanko muszę przełożyć. A tu się grzejesz jeszcze? A ty nie. No nie, ja też. No właśnie. Dziwne, bo ktoś tam samochodem stoi na parkingu, ale nie ma go na lodzie. Gdzie? Tam wyżej u góry. O, to może być ten. Nie Ranger. Nie Ranger. O, uwaga, pan Ryszard otwiera swój karmik. Tak, pikar. Tu sobie siedzi i poławia. Poławia nasz pan Ryszard ryby. Nic nie pokazuje. No nie, no bo to trzeba o dno uderzać, wiesz? Uderzaj o dno. No i proszę bardzo. Jeszcze jedno ujęcie, tu jest skóra Rysia, chorągiewka, na którą miał sandaczyka, ale mu się przy dziurze odpiął. Four-wheelera śnieg zasypał. Musiałem zarzucić pokrowiec, żeby nie zasypywało mi. A jak to by powiedzieć, całej konsoli. Także wyciągareczka w razie zakopania. Sprawdzimy, jak tam nasze żywce. Pompa chodzi. A żywce, o jakie żywe. Dobra, zakryjemy, żeby nie marzły. O, to jest mój wigwam. Zobaczymy jeszcze, czy four wheeler odpali na tym mrozie dzisiejszym. O, i kluczyka mu tak. Na neutralu jest sanko. Chodzi jak nowy.
Także maszyna nam chodzi. Tu mam taki uchwyt na wiertło zrobiony, kura, typem Adam Słodowy, zrób to sam. Proszę bardzo. Wszystko jest dopasowane, wiadereczko. Na kołach są łańcuchy. Stamtąd przyjechaliśmy. Tam stoi nasz trok gdzieś. Także z tego, co zauważyliśmy, lód pod spodem, pod śniegiem jest połamany, czyli musiał trochę przymarznąć. Przyszedł wiatr, połamał go, zamarzł od nowa. Po czym wnoszę? Po tym, że są kraki straszne, są pęknięcia w lodzie. Także jeszcze troszkę, jeszcze chwila, będzie zima. Ja przypuszczam, że mistrzostwa się będą odbywać w tym miejscu, bo tu jest dosyć dużo miejsca, tu jest plaża. No a co będzie, to będzie, zobaczymy. Także nic się, nie martwcie, na okonie się szykujcie. Wyłączymy four-wheelera. Proszę. Jeszcze chwila, jeszcze moment i zaraz wracam do bazy łowić. Także jeszcze jedno ujęcie. Proszę bardzo. Ryszard w swoim karmniczku sobie siedzi. No, to na razie. A teraz chwileczkę nagramy tutaj. O, bo ryba idzie do... Nie chcę wziąć. Ale przywaliło. Siedzi. Kochani, muszę przerwać na chwilę, bo ryba siedzi. Proszę bardzo. O, jaki okonek. Na wirka. Oj, przepraszam. Na blaszkę wirka z tym przywalił. A z łeksikiem. O, tak jak widzieliście. Dobra, na chwilę przerwę. Ale mi walnęło. I proszę drodzy. I pan Rysiu drze rybkę. Kijeczek pracuje, Rysiu Hamulczyk. Tak. Co my tu zobaczymy? Przepraszam kochani, ale to jest zimno na zewnątrz i baterie szybko. Chorągiewkę mam otwartą, Rysiek. No to co? I Rysiu wyjął olaja przed chwileczką, a u mnie chorągiewka jest otwarta. I muszę lecieć. Kamerę, ten ja odepnę i polecę. Weź, żeby słoneczko nie na ten. No wiem. A co masz, chorągiewka otworzyła? Ale się nie kręci. Powinno się kręcić, ale się nie kręci. Kręci czy... Kręci kamera. A ten kręci? Nie, no, zakręcił dwa razy i puścił. No to on będzie teraz mamlił. Nie wczoraj zrobiło. O, idzie, widzisz? Szedł. Puść go. Idzie. Catfish albo walleye. Idę ze słonkiem, będzie lepiej widać. O, teraz lepiej widać. Nic nie ma. To, bo wyciągnął. A, kurwa, puścił. Puścił, no widzisz, trzeba było mu dać jeszcze chwilę. Puścił. Dobra. No, Rochesa, zdar. No tak. Ukradł rybkę. Muszę zagruntować od nowa. A to nie masz tego znacznika na tym? Mam. Kręć, żeby widzieli chłopaki, jak która chorągiewki się zakłada. No to przecież kręcę. Tak, zeszło na dno. Fisherman nic, nie dyga go w ogóle. Ustawiamy sobie głębokość.
plus pół stopy do góry. O. O, teraz jest 3 dni, to czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dość. Tak. O, i teraz. Odkładamy na bok, wyciągamy. Czekaj, jeszcze zaraz pokażę na wiadereczko od razu, wiesz. Odważniczek odczepiamy. Na wiadereczko, Rysiu. Łapiemy sobie żywczyka. No, żywczyki trochę zaczyna budda opuszczać. A to trzeba je wyciągnąć. Te, co budda opuszcza. I żywczyka. Zapyszczyk. Zapyszczyk dajesz? Tak, bo mam mały haczyk. O, o, o. Jak dam z tyłu, to właśnie jest... To trzeba było mu dać zjeść. Ja mam szóstki. O. Rybcie zapyszczyk. Do dziurki. I opuszczamy nasz tip-up w dół. Wcześniej sprawdziliśmy, jaka jest głębokość naszym odważnikiem. Czyli teraz jest ustawione. Wkładamy chorągiewkę i zamykamy. Ryba, jeżeli pociągnie, przekręci, chorągiewka nam pójdzie do góry. A dałeś na light, tak? Tak. Dobra, teraz pokaż tego Shermana, to stoi i nic nie brąb na niego. Tam Rysiu ma automatycznego Fishermana założonego tutaj, ale nie, jak dziura zamarznięta, jak może być branie, Rysiu? Nie, a gdzie? Wyciągnie, jest wszystko tu luźno. Ale żyłka jest zamarznięta i to na sztywno, popatrz. Choćbym zdechł, to on nie pociągnie. Jest duży przymrozek dzisiaj, wiecie? Tu są rybki, które Rysiu złapał. No i ja jednego krapiego. Mamy dwa sandaczyki. Rysiu bierze rybki, bo on jest rybojad. Ale tam też. Także piękny widok. To są nasze ślady, jak przyjechaliśmy ze sprzętem. Tam widzimy trochę ludzi. Rysiu poprawia, bo to wszystko zamarza dzisiaj. Tu dosyć dużą grupę widzimy. Wędkarzy. Baterie padają pięknie w kamerze, szybciutko. Także jeszcze szybkie view wam pokażę, kochani, jak wygląda nasz setupik. Łapiemy w namiocie. Tu Rysiu ma krzesło, mogłem wziąć drugie, bo dzisiaj wzięliśmy już tylko jeden namiot. Mamy słoneczko, mamy jeden fish finder. Pusto, bo zamarzło i oberwało. Proszę bardzo. Kurteczki wiszą, wszystko, uchwyty na wenteczki są w namiocie, dziurki i łapiemy sobie. Także no po prostu zamarza dziura. Tego tip-upa załóż, a nie tamto, Rysiek. Tip-upa w to miejsce załóż, tego niebieskiego, co ci odmarz. I ci nie będzie zamarzać. Nie zakładaj Fishermana. Okej, okay, także... Także jeszcze będziemy łapać za chwileczkę, może w środku. Kochani, uwierzcie mi, jest... Zobaczcie na moją buzię. Jest bardzo zimno na zewnątrz. Słyszycie zresztą po śniegu, jak skrzywi śnieg. Szybko strasznie baterie padają od kamery. Ręce marzną. Piękna, słoneczna pogoda. Ale zimno jak diabli. Także na rozgrzewkę rozgrzewacz jest też. Tak co jakiś czas do kawki. Bo inaczej to można sobie, jak to się mówi, do butów narobić zimna. Proszę bardzo, macie jeszcze view. Widzieliście niedawno, jak po tym jeziorze pływaliśmy łódeczką otwarte, a dzisiaj już jesteśmy jeszcze w starym roku. Jesteśmy na Piton Well Lake w Wisconsin. Piękne jezioro, jest bardzo duże jezioro, bardzo rybne. Jak widać na fishfinderze, jeżeli patrzymy, ale ręce mi bardzo, jest dużo ryb, podchodzą i wąchają. Także, no nie wiem, przydatny jest bardzo do takich połowów, jak się przyjeżdża. Przydatny jest, tak jak mówię, GPS, no teraz jest wyłączony, nie będę go włączał.
dzięki niemu z lata mam naznaczone dużo miejsc. Przyjeżdżamy dokładnie w te miejsca, gdzie się latem łapało i one te ryby są tak dalej. Rysiek już wlazł do budy? Czekaj, nie, ja wyjdę. Bo... O, ty papa będzie zakładał jeszcze. Ja zaraz, kochani, uciekam, bo... Zamykam namiot, Rysiu. Ty... Albo dobra, załóż i... To niebo jeszcze za nie wymierzę. To... Dobra. To on poprzymierze, ja uciekam do dziupli. Także noga, noga. Jestem w dziupli. O, już jest dużo cieplej. No nic, muszę teraz podłączyć baterię do ładowania. Coś tu widziałem wcześniej na ziemi. O, także nawet w namiocie para z buzi strasznie leci. Namiot naprawdę jest klasyczny. Kupiłem go od naszego kolegi Jacka Gawlińskiego. Bardzo dobry wędkarz też. Myślałem, że będzie strasznie duży dla mnie, ale uwielbiam. No normalnie jest dla mnie rewelacyjny namiot. Dzisiaj właśnie z Rysiem jestem, nie potrzeba dwóch. Siedzimy sobie w jednym. Wszystko mamy w sankach załadowane. I jest ok. Tutaj mamy, o proszę, mormyszek wolframowych, całe pudło. I do tego jest jeszcze całe pudło. O, żeby mi wędka nie upadła. O, i upadła. I odwirka, i różne. Są mi woblery podlodowe. Dużo wirkowych blach jest. Są Swedish Pimple, są Halisukula z łańcuszkiem. Bardzo ładnie robiły na krapi na lokalnej wodzie, na Long Lake'u u nas. Te z łańcuszkiem. O, się zaczepiło. No, wirek robił wczoraj. Dzisiaj jakoś blaszki z wirka dzisiaj nie chcą robić. Nie wiem, spróbujemy później może. Trzeba znaleźć coś może z zielonym kolorem, bo widać, że na zielony kolor dobrze atakują. Także zobaczymy się przy następnej może rybce. Hej! Nie wyłącza się. Widzicie, nawet sprzęt zamarza. Wszystko zamarza. Take it back in time to the old school. Remember the days that spoke spliffs every day. Coming up in new ways and had a blaze before school. Now I'm just another fool trying to survive on my 9 to 5 and realize a dream. With my own eyes, I'll be taking the industry by surprise. Redefine the lies inside my mind. Try to find a way alive. Cause I'll be moving up and living up and giving it up for my own emotion. You hear me crashing on the earth like the ocean. My puppetry's like the magic in a potion. Your energy's 1 degree in my devotion. I want some hip hop, just don't stop. Through the break and throw the rhythm off the bass. Won't drop the fever on the floor. We'll make your body rock the floor. Won't stop, let's take it to the top. Come on, I want some hip hop and just don't stop. Through the break and throw the rhythm off the bass. Won't drop the fever on that floor. We'll make your body rock the fog. Won't stop, let's take it to the top. Vocal scratch. Drift away. A fat splits and drift away. So give me the beat.
No i proszę bardzo. Ale ładny krok. Ciup, ciup, ciup. A poszedł. Aj, aj, aj. Uciekł, kurka wodna, uciekł. W dziurze odpiąło się piękne krapisko. Na razie, przerwa. Powracamy po przerwie, jest godzina, która dzisiaj jest godzina? Godzina jest bardzo niedobra, bo jest za 12, nie ma jest rybów, południe. Nie chcę nic brać. Przed chwileczką na telefonie byłem z Witkiem Kowalczykiem, starym traperem wędkarskim, który prowadzi firmę Relax. Mówi do mnie: Rafał, zakładaj rosyjskie tungstemy, czyli wolframy ręcznie robione. Tak wygląda. Single hackiem. Zakładam single hacka, powyginana, daję do tego dwa łeksy robaki. Miałem przynieść właśnie minusy. No to kicha. Następnym razem przyniosę. Zakładam do tego, Rysiu, dwa. Dobrze. Dwa łeksy. I zakładam rosyjską blachę. Gniotce, nie łamiotce. Gniotce, nie łamiotce, zobaczymy. God bless you, kurarasia teraz. I leci na dno. Nie ma przez chwilę brań. Coś pogoniło za Ryśka towarem. Idzie. To zobaczymy mojego tungstena, tam, moją blachę rasia, że idzie na dno. Gdzie jestem? Ja jestem wyżej. Patrz, jak coś wyszło za blachą. Coś wyszło, no. Za tą blachą, ale coś nowego wpadło do wody. Patrz, jak wysoko. Mhm. Tylko jeszcze Rusy by mogli napisać: Russian guys, napiszcie manual, jak to się używa. Tak. Bo ryba idzie, ale tym trzeba machać, tym trzeba trzymać. Dżigować. Patrz, jaka czerwona krecha wyszła. Strasznie, no. Patrz, nie chcę ani tu, ani tu. A chorągiewka chyba mi przymarzła. No, widzisz, wrzuciłem coś nowego i reakcja była, nie? Coś się ruszyło i patrz, stanęło. To ja jestem, widzisz? Góra, dół, góra, dół. Wyszła jakaś ryba zaciekawiona. Co ja tam wrzuciłem? Może to jest, nie wiem, gdzieś spod Czarnobyla, czy gdzieś świeci w nocy. A co, i znowu Rysiek się odrywa? To jest koło twoje, bo ja poszedłem wyżej. Tak. Nie wiem, jak tą blachą dżigować. Czy ją po prostu podrzucić i zostawić? Dziguj tak, żeby efekty były. No wychodzą ryby za tą blachą, ale... Ty, no, latem, kurwa, przepraszam bardzo. Rzucam blachę na dno i podnoszę, i podrywam. Na dno i podrywam. Się wytnie w programie Corel. Ty patrz, no są, jest ryb trochę, a popatrz, nie chcą na nic brać. Kurde, bo odepnie się zaraz. No to się nie przejmuj kamerą, no trudno, no. Świniak! Bezior. Świniak! Włącz kamerę w odpowiednim momencie. Świniak przywalił. Do góry chamie. Ole locha! Jesus Christ, Rysiek! Ole white bass. A jak kuje by go w paszczu? Otwieraj paszczu. Patrz, jaka locha, Ryszard. Na white beza to jest locha, już niech mnie... Zwisz jest naprawdę duży. To jest skóra duży stripe bez. White bez. I gdzie idzie, Rysiu?
Pokaż. Wypuść, nie, to nie. Gdzie idzie? To za bazarki, nie? Ole tłuścioch. Kurczę, wyobraźcie sobie, że miałem włączyć kamerę, ale nie włączyłem, bo nie włączyłem. No to do zamrażarki. Do zamrażarki? No ręką, o tak. I poszedł do zamrażarki. Bo mnie okulary dopiero zacząłem z powrotem. Policiek nie widzi znowu. Ole dupnął. Widziałeś jak dupnął? Tak. I ręczniczek, i rączki wycieramy. Ole kurka dupnął. I powracamy z powrotem na pozycję wyjściową. Ok. I tak jak mówię, szwedzkie pimpo ludzie, malutka, srebrna z zielonym i do tego robaczków. Nie, ja miałem głowę od minosa. Głowę od minosa miałem. Dlatego duży przyrąbał. Gdzie jest ten, co tu pływał? No ja go zabiłem. A nie. O tam poszedł, podgrzać się poszedł, ty. Przepraszam, że to wygląda tak, jak wygląda. No ale tak to już jest. Żywczyk pod płetewką. Odrywamy samą głowę. Nie wygląda to zbyt humanistycznie, wiem. Sam tego nie lubię. Humanitarnie. Humanitarnie, humanistycznie. Pyka mi telefon. Po prostu potrzebuję samą głowę. Samą głowę. I opuszczamy się na dół. Okej, okej. Mam flagę. Niech mnie chudy Mojżesz, mam flagę. Nie wiem co, ale mam flagę. Rysiu, trzymaj drzwi. I zapnij sobie zaraz za sobą. Żeby nie spaliło. Tak jest. Mam chorągiewkę. Ale nie kręci. Powinno kręcić. Powinno się kółko kręcić, nie kręcić. Ja mu dam chwilę, nie? Tak, tak. Dam mu chwilę, może połknie i popłynie. Chorągiewkę otworzyło, no ale nie kręci. No to nie lubię, że nie kręci. A teraz nie kręci też. Kurza stopa, kto mi tak tekstuje? Okej.
Kręci. Przekręcił leciutko. Coś tam było. Kurza! Twarz! Kurza twarz! Wypuścił! Marshmallow jeden. Pomemlał i wypuścił. Szła pięknie ryba. Jaki ładny, sobie, o jakie kropki. Szła pięknie ryba. Wow. I doszła. Spójrzcie, jakie krapisko. Dogonił moją blaszkę. Ty masz też szybciej, Kirysiu? Tak, bo powiedz, jak idzie na wierzch, cała grupa. O. Daj ten szczypciki, co miałeś już. Już. Chyba, że... Uuu, daj te szczypciki, Lysiu. Bo na taki nie chcę brać. No. Krapisko. Zechlało. Ale co? To on zechlał? To blaszkę, chłopie. Taki krapie ma pysk jak teściowa kurna. Portfel, trzymaj. To tam rażarki idzie. No ale tak daleko nie rzucę, bo potem nie znajdziemy. Ty, ale sobie zrobiłem blachę. Niech mnie chudy bojrzysz. Kotwiczka chyba. Kotwiczka się ugięła konkretnie. Nie wiem czemu. Boś tak wydarł. Nie wydarł, tylko... O, patrz, się ułamała. No. No nie, to będę łapał na dwóch. Trzymaj to się. Łamała się kotwicza.